Irlandia daje zielone światło rozszerzeniu Unii Europejskiej. Kochamy Irlandię. Unia oddycha z ulgą, ale czy to koniec kłopotów? Rządy myślą o wyborach następnych, o pieniądzach. Pod Waszyngtonem znów strzały. The sniper shootings. Internet pomaga czy szkodzi krzewieniu wiary? Kościół się zmienia tak, jak zmienia się technika. Fakty, Patrycja Redo, witam Państwa. Zaczynamy od Irlandii, w której wczoraj decydowały się losy rozszerzenia Unii Europejskiej. Niecałą godzinę temu w Dublinie ogłoszono wyniki referendum. I wiadomo już, że Irlandczycy nie zdecydowali się opóźnić przyjęcia do Unii nowych państw. Spójrzmy. 63% z nich, czyli prawie 2/3, poparło traktat nicejski, który daje podstawę do rozszerzenia Unii. 37% było przeciwnego zdania. To są oficjalne wyniki, zaskakujące, ale oficjalne wyniki zaskakujące, bo nie dosyć, że większość poparła, to zdecydowana większość Irlandczyków powiedziała tak dla rozszerzenia Unii Europejskiej. I co więcej, to tak jest tym silniejsze, że bardzo dopisała frekwencja. Głosowało prawie 50% Irlandczyków, a dokładnie 48,4% z nich. Grzegorz Kajdanowicz. 906,292. Yeah! Tak cieszyli się Irlandczycy i wszyscy zgromadzeni w dublińskim zamku chwilę po ogłoszeniu ostatecznych wyników referendum. To historyczny dzień. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali na ten wspaniały rezultat dla Irlandii i Europy. Przez dwa dni, jeszcze wczoraj słoneczny, a dziś deszczowy, Dublin był stolicą Europy. Na wyniki referendum w Irlandii z niepokojem czekali politycy w Brukseli i oczywiście obywatele wszystkich państw kandydujących. Na uroczyste ogłoszenie wyników akredytowała się rekordowa liczba blisko 400 dziennikarzy z całego świata. Wyniki ogłoszono tuż po 18 czasu warszawskiego. Ireland says yes to enlargement. Ireland says yes to Poland. Irlandia mówi tak dla rozszerzenia. Irlandia mówi tak dla Polski. Wkrótce wy będziecie mieli u siebie referendum i mam nadzieję, że również powiecie tak. Wynik referendum nie jest wielkim zaskoczeniem. Teraz można to powiedzieć z czystym sumieniem. Irlandzki rząd przeprowadził kampanię informacyjną na niespotykaną w tym kraju wcześniej skalę. Optymistyczne były już wyniki z okręgów, gdzie głosowano pocztą elektroniczną. W miarę napływania wyników z kolejnych okręgów stawało się jasne, że musiałby stać się cud, by Irlandczycy odrzucili traktat. Cudu nie było, na szczęście. Już w południe premier Bertie Ahern mówił, że jest z wyników zadowolony. Dziś nie mylił się inaczej niż podczas poprzedniego referendum. Irlandia była jedynym krajem, którego obywatele musieli w referendum ratyfikować traktat nicejski. Wygrane referendum oznacza, że z drogi Polski i innych krajów kandydujących zniknęła przeszkoda, która mogła znacznie opóźnić poszerzenie Unii Europejskiej. Grzegorz Kajdanowicz, Fakty, Dublin. Dublin, jeszcze raz Grzegorz Kajdanowicz. Witaj Grzegorzu. Dzień dobry, dobry wieczór. Ten bardzo wysoki wynik na tak w referendum w Europie komentowany jest jako zaskakujący, bo chyba nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się aż tak wysokiego poparcia dla traktatu nicejskiego. Powiedz, czy tak samo jest ten wynik komentowany i odbierany w samej Irlandii? Tak, to jeszcze za wcześnie na to, żeby były jakieś pogłębione komentarze, ale rzeczywiście jest to komentowane bardzo podobnie. Irlandzki rząd oprócz wyniku samego jest bardzo zadowolony także z frekwencji. To może wydawać się trochę dziwne, bo 50% przy tak dobrej pogodzie, jaka była wczoraj, przy tak intensywnej kampanii, jaką rząd prowadził przez ostatnie miesiące, to być może nie jakaś rewelacyjna liczba, ale przypomnijmy, że w poprzednim referendum głosował tylko co trzeci Irlandczyk, teraz więc tylko co drugi. Aż co drugi, przepraszam. Rząd jest zadowolony z wyników. Wyniki są podobne do sondaży, także można powiedzieć, że nie jest to wielka niespodzianka. Raczej niespodzianką byłoby, gdyby wyniki były zupełnie inne. Ja jestem tutaj od 3 godzin mniej więcej w zamku w Dublinie, który Państwo widzą za mną. Tutaj zorganizowano uroczyste ogłoszenie tych wyników i rzeczywiście coraz z godziny na godzinę docierały do nas coraz bardziej optymistyczne wiadomości, ale rzeczywiście dopiero mniej więcej 40 minut temu można było już oficjalnie powiedzieć, udało się. To pierwszy komentarz Dublin. Grzegorz Kajdanowicz, bardzo Ci dziękuję za relację. Zapalone przez Irlandię zielone światło dla rozszerzenia Unii Europejskiej z wyraźną ulgą przyjęła Komisja Europejska, która nie ukrywała, że irlandzkie nie utrudniłoby przejęcie do Unii nowych państw za 2 lata. Z ulgą odetchnęli także sami kandydaci, którzy są już na finiszu ciężkim, ale jednak finiszu negocjacji. Finisz zresztą dla całej Unii zapowiada się trudny, czego chyba najlepszym dowodem może być upadek rządu Holandii w tym tygodniu. Czy i na jakie jeszcze przeszkody możemy natrafić w
drodze do Unii. Arkadiusz Gdula. Wciąż kocham. Po wczorajszym referendum w Irlandii słowa tej piosenki śpiewane przez premiera Leszka Millera brzmią szczególnie. Nie spełniły się bowiem obawy, że Irlandczycy powiedzą nie traktatowi z Nicei, a tym samym zablokują rozszerzenie Unii Europejskiej. Z nieoficjalnych danych wynika, że za rozszerzeniem Unii opowiedziało się ponad 62% Irlandczyków. To oznacza zielone światło dla rozszerzenia Unii Europejskiej. Cieszę się bardzo, że tak się stało. I rzeczywiście wynik referendum w Irlandii to powód do radości dla mieszkańców wszystkich państw, które chcą należeć do Unii Europejskiej. Jak wynika z badań spośród kandydatów, obywatele Unii najchętniej widzieliby w poszerzonej piętnastce Maltę, Węgry i Polskę. Dopiero na dalszych miejscach są Cypryjczycy i Czesi. Ale wczorajsze referendum to nie koniec niepewności co do rozszerzenia Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu nad traktatem z Nicei będzie głosować holenderski parlament. Wim Kroft jest Holendrem i od 6 lat mieszka w Polsce. Uważa, podobnie jak duża część holenderskich posłów, że Polska nie jest gotowa, by wstąpić do Unii Europejskiej. Co więcej, widzi, że duża część Polaków wcale tego nie chce. To, co widzę tu na wsi, to, co między ludzi, to też jest duża taka awersja, kiedy chodzi o wejście do Unii. Ale rozszerzenie Unii o Polskę jest raczej przesądzone. Nie ma co do tego wątpliwości były prezydent Lech Wałęsa, który w Rzymie brał udział w spotkaniu noblistów. No ja bardzo się cieszę, dlatego że powiększenie Unii jest niezbędne. Podobnie mówi większość polityków. Zanim jednak Polska znajdzie się w Unii, choć co finisz, do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. Najważniejsze będą negocjacje w sprawach rolnych. Bo o ile Grecy, Belgowie, Duńczycy i Hiszpanie popierają rozszerzenie Unii, to tak dużego optymizmu nie widać już u Austriaków, Anglików, ale przede wszystkim Francuzów. Zdaniem profesora Andrzeja Stępniaka, specjalisty od spraw europejskich, niechęć Francuzów do rozszerzenia Unii Europejskiej łatwo wytłumaczyć. Dzisiaj Francja dostaje najwięcej dopłat do rolnictwa. To zmieni się po przyjęciu nowych członków. To jest rozszerzenie tak zwane biedne, czyli wstępują kraje członkowskie biedne i wiadomo, że to poniesie za sobą koszty. A przynajmniej przesunięcia w funduszy strukturalnych z Francji południa na wschód. I to jest koszt rozszerzenia Unii Europejskiej. Rozszerzenia, które wczoraj poparli nawet Irlandczycy. Arkadiusz Gdula, Fakty. A w faktach pozostałe informacje. Krzysztof J., pseudonim Jędrzej, jeden z najgroźniejszych polskich przestępców, został zatrzymany. Aresztowano go po południu na Węgrzech. Była to wspólna akcja detektywa Rutkowskiego oraz polskiej i węgierskiej policji. Pod koniec maja Jędrzej uciekł, wykorzystując przerwę w rozprawie z łódzkiego sądu, przed którym stanął oskarżony o zabójstwa na zlecenie. Jędrzej był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, a od kilku tygodni obserwowali go pracownicy biura detektywistycznego. Dziś, jak podkreśla poseł Rutkowski, w Budapeszcie została przeprowadzona wzorcowa akcja wspólnie z policją polską i węgierską. Tym razem Krzysztof Rutkowski nie korzystał z paszportu dyplomatycznego, ale prywatnego. Te zapewnienia są istotne, bo ostatnia jego podobna akcja w czeskim Cieszynie wywołała zgrzyt w stosunkach polsko-czeskich. Wtedy nie była ona przeprowadzona w porozumieniu z czeską policją, a detektyw posługiwał się paszportem dyplomatycznym. 3 dni po bezprecedensowych wydarzeniach w Sejmie pojawił się pierwszy plan nazywany antykryzysowym, który ma pomóc przywrócić nadszarpnięte, a jak twierdzą niektórzy, zszargane w tym tygodniu dobre imię i powagę polskiego parlamentu. Plan konkretny, dość radykalny, przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, czy może on rzeczywiście pomóc w przełamaniu kryzysu, czy raczej może ten kryzys jeszcze zaostrzyć? Mikołaj Kunica. Wysoka Izbo, w imieniu klubu Ligi Polskich Rodzin stawiam wniosek o odwołanie pana marszałka. Wniosek, który w zeszły czwartek formalnie zgłosiła Anna Sobecka, postawił pod znakiem zapytania nie tylko przyszłość marszałka i rządzącej koalicji. Pojawiło się też pytanie, czy poparcie wniosku przez inne kluby, a oprócz samoobrony ku zaskoczeniu niektórych zrobiła to także Partia Braci Kaczyńskich i Platforma Obywatelska, nie jest poparciem nieparlamentarnych metod działania autorów wniosku, którym marszałek powiedział nie. To tak jakby uważać, że krytyka sędziego na boisku piłkarskim to jest poparcie dla faulujących zawodników. Nie. Krytykować można dlatego, że źle prowadzi mecz. Ale i Platforma, i politycy PiSu dziś już tak entuzjastycznie o odwołaniu marszałka się nie wypowiadają. Pojawiają się za to pierwsze propozycje uzdrowienia choroby, jaka zaatakowała polski Sejm. PiS proponuje rekonstrukcję prezydium Izby, co w praktyce dałoby tej partii fotel wicemarszałka. Chce też ostrzejszych kar dla posłów blokujących pracę Sejmu, takich jak wykluczenie z obrad na 3 miesiące i sankcje finansowe. Jeśli by nasz pakiet został przyjęty, to jesteśmy gotowi poprzeć te zmiany nawet wtedy, jeżeli by uznano, że wymagają one pewnych korekt w Konstytucji.
Czy taka większość się znajdzie? Premier, który dziś spotkał się ze studentami SGGW, uważa, że zanim wprowadzi się zmiany do regulaminu, trzeba sprawdzić, kto tak naprawdę chce się go trzymać. Przy okazji rozpoczynania następnego posiedzenia Sejmu, większość parlamentarna powinna udowodnić, że jest w stanie zapanować nad anarchizacją. Takim testem będzie prawdopodobnie głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Marka Borowskiego, ale nawet jeśli opozycja zmieni zdanie i będzie bronić marszałka, poparcie antykryzysowych propozycji PiSu będzie trudne. Trudne, bo elementem tych propozycji jest wniosek o odwołanie ministra skarbu. Jesteśmy przekonani, że minister Kaczmarek powinien odejść. Wiemy, że to jest przekonanie także przynajmniej części koalicji rządowej. I to też byłby element tego porozumienia. Przekonanie, że wniosek o odwołanie członka rządu może być elementem porozumienia opozycji z koalicją, dla autorów takiego wniosku musi być przekonaniem szalenie silnym. Mikołaj Kunica, Fakty. Gdy przed kilkunastoma dniami ogłaszano laureatów tegorocznych Nobli w naukach ścisłych, zastanawialiśmy się w faktach, czy i kiedy Polska doczeka się wyróżnienia w tych dziedzinach. Tego nadal oczywiście nie wiemy, ale jak pokazują bardzo ciekawe historie młodych polskich naukowców nagrodzonych stypendiami w drugim plebiscycie tygodnika Polityka, nieprzeciętnych talentów, pomysłów i zapału tego na pewno w Polsce nie brakuje. Jest właściwie jedna rzecz, której brakuje. Prozaiczna, ale niezbędna, by tego potencjału nie zmarnować albo nie stracić. Maciej Mazur. Koniec bliższy, koniec dalszy. Koniec bliższy. Koniec kariery naukowej dla wielu młodych ludzi może być bardzo bliski. I to nie dlatego, że okazują się niezdolni albo nudzą ich badania. Ci, którzy zostają na uczelniach, skazani są na bardzo smutny los, ponieważ żeby po prostu przeżyć, muszą dorabiać, muszą koncentrować się na szukaniu zajęć zarobkowych, które można po prostu nazwać chałturami. Chałturzą, by przeżyć, bo z pensji nie są w stanie. Redakcja Polityki już drugi raz wręcza stypendia w imię hasła Zostańcie z nami. Po 25 tysięcy złotych dostało 16 młodych naukowców. Karol Kacprzak pracuje jako chemik na Poznańskim Uniwersytecie. Za pieniądze ze stypendium wyremontuje mieszkanie i zapłaci zaległe rachunki. Nie będę musiał się zastanawiać, którego rachunku nie zapłacić najpierw. A do tej pory musiałem się czasami nad tym zastanawiać, a to było dość nużące i mało produktywne. Na polskiej uczelni asystent zarabia średnio około 1500 zł, adiunkt z doktoratem około 2000. Choć i te sumy dla wielu naukowców są nie do osiągnięcia. Koledzy Karola na Zachodzie za swoją pracę i wiedzę dostają kilka razy większe pieniądze. Wierzę, że u nas też tak będzie. Ta wiara pozwala nam przezwyciężyć wszystkie jakieś przeszkody, jakie napotykamy na swojej drodze. Beata Borowska-Strugińska, antropolog z Łodzi, zajmuje się badaniem populacji pradziejowych. Co ludzie jedli, na co chorowali, co robili setki lat temu. Sądząc po minach jej studentów, to bardzo ciekawe. Niestety, statystyka wskazuje, że z tych studentów niewielu pójdzie w ślady pani antropolog. W Polsce jest 75 tysięcy nauczycieli akademickich. Młodych naukowców, czyli przed 30, 5 tysięcy. Jak zatrzymać młodych zdolnych? Od lat politycy przyznają, że inwestycje w naukę to jedne z najbardziej opłacalnych inwestycji w rozwój gospodarki. Przyznaje to też szef Komitetu Badań Naukowych, choć pieniędzy szukałby nie tylko w państwowej kasie. Wszędzie na świecie środki na naukę płynące spoza budżetu są znacznie większe od tych, które płaci budżet. Słuchając wypowiedzi laureatów, można odnieść wrażenie, że stypendia polityki równie dobrze mogłyby być nagrodami dla największych optymistów w świecie nauki. Wypada mieć tylko nadzieję, że za kilka lat ten optymizm okaże się całkowicie uzasadniony. Dla Faktów, Maciej Mazur. Czy w Ameryce znów zaatakował seryjny morderca nazywany snajperem? Odpowiedź na to pytanie chciałaby znać nie tylko policja, ale też coraz bardziej przestraszeni Amerykanie. 37-letni mężczyzna został postrzelony, gdy wychodził z żoną z przydrożnej restauracji. Stan rannego jest krytyczny. Do zdarzenia doszło jednak nie na przedmieściach Waszyngtonu, a w stanie Virginia, około 150 kilometrów od amerykańskiej stolicy. Ale i tym razem nie ma żadnych śladów sprawcy. Po 5 dniach przerwy znowu atak. 37-letni mężczyzna został trafiony raz w brzuch. Strzał padł najprawdopodobniej z pobliskiego lasu. Policja natychmiast zorganizowała obławę. Przeszukano wszystkie białe furgonetki. Właśnie takim samochodem może poruszać się sprawca. Jednak ani blokada dróg, ani helikoptery krążące nad całą okolicą nic nie dały. W poniedziałek na parkingu przed supermarketem zginęła 47-letnia kobieta, pracownica FBI. Od 2 października snajper zastrzelił już 9 osób. Nagroda za informacje, które pomogą złapać snajpera psychopatę, wzrosła do $500,000.
Amnestia w Iraku. Pierwszy raz od objęcia rządów 23 lata temu Saddam Hussein zdecydował, że na wolność wyjdą też wszyscy więźniowie polityczni. Iracka telewizja pokazała pierwszych uwolnionych. Hussein uczcił w ten sposób wyniki wtorkowego referendum. Irackiego przywódcę poparło 100% Irakijczyków przy 100% frekwencji. Tak twierdzą władze w Bagdadzie. Iracki przywódca podkreśla, że wyniki głosowania to odpowiedź na groźby amerykańskiego ataku. Niemiecka gazeta Welt am Sonntag podała, że Saddam Hussein kazał już wywieźć z Bagdadu sztaby złota i dzieła sztuki na wypadek wojny. Kolejna antyprezydencka manifestacja w Kijowie. Kilka tysięcy ludzi przeszło ulicami ukraińskiej stolicy w 10. rocznicę objęcia władzy przez Leonida Kuczmę. W 1992 roku Kuczma został premierem, a dwa lata później prezydentem Ukrainy. Zapalone świece miały symbolizować, jak podkreśla opozycja, ofiary reżimu Kuczmy. Opozycja żąda rozpisania przedterminowych wyborów prezydenckich. Zarzuca Kuczmie m.in. współudział w zamordowaniu dziennikarza Georgija Gongadze i nielegalny handel bronią. Chodzi o sprzedaż do Iraku systemów radarowych. Prezydent wszystkiemu zaprzecza. Anna Czerwińska. Fakty. Gdy przed dwoma tygodniami w Faktach, mówiąc o możliwościach, jakie daje internet, wspomnieliśmy o spowiedzi, dostaliśmy od Państwa dużo nomen omen e-maili właśnie w tej sprawie. Jak to jest ze spowiedzią online? A więc tak, znaleźliśmy strony internetowe pozwalające spowiadać się, ale nie jest to taka spowiedź, która w rozumieniu Kościoła i w myśli jego prawa byłaby ważna. Poszliśmy jednak krok dalej. Sprawdziliśmy, jak ze zdobyczy nowoczesnych technologii Kościół korzysta i czy jest możliwe, by kiedyś niektóre z nich zastąpiły w Kościele bezpośrednie kontakty wiernych z duchownymi. Monika Krupa. Na początku był manuskrypt. Kościół się zmienia, bo jak sam przyznaje, w XXI wieku nie ma innego wyjścia. Kościół się zmienia tak, jak zmienia się technika, która wykorzystywana jest także przez ludzi Kościoła. Kościół nie może przyglądać się biernie społecznym skutkom rozwoju techniki, który wywiera tak decydujący wpływ na życie ludzi, powiedział półtora roku temu papież, który zresztą z nowoczesnych technologii sam chętnie korzysta. Tam, gdzie nie może być osobiście, pojawia się ze swoim przesłaniem na telebimach, jak tu na spotkaniu z młodzieżą nad Jeziorem Lednickim dwa lata temu. A tu, jak wysyła papieski e-mail do biskupów Oceanii. E-mail, czat, SMS już służą krzewieniu wiary. Na całym świecie, także w Polsce, powstają katolickie serwisy internetowe. Brat Leszek pracuje w jednym z nich. Telefon i internet to dla niego podstawowe narzędzia pracy. Rano, kiedy dzień się zacznie już po modlitwach, po mszy świętej, po włączeniu tych wszystkich urządzeń oczywiście następuje sprawdzenie poczty internetowej. Kościół dość szybko wprowadza nowoczesne technologie, ale podchodzi do nich bardzo ostrożnie. Internet znalazł swoje wielkie zastosowanie w komunikowaniu się wzajemnie. Z tym, że ma on ogromne plusy, ale ma też i wady. Trzeba o tym wyraźnie powiedzieć. Dlatego Kościół przestrzega, by z internetu korzystać rozważnie. Rozważnie, czyli w sposób, który nie zakłóca spokoju sumienia. To fragment modlitwy, która ma pomóc wiernym w wyborze właściwych stron www. Pomóc też może rozmowa z księdzem na tak zwanym czacie. Jest taka specyficzna atmosfera, kiedy jest się samemu w domu i można rozmawiać poprzez internet choćby z innym duchownym. Ale zawsze to się kończy na pewno spotkaniem z żywym księdzem. Spowiadam się. Spotkaniem na przykład w konfesjonale. Bo choć w internecie można znaleźć strony takie jak ta, to Kościół nie uznaje spowiedzi przez internet. Takie programy mogą być jedynie, jak oceniają księża, zachętą do spowiedzi. Do istoty należy spotkanie osobowe, ale właśnie wymiana informacji, na przykład czym jest sakrament spowiedzi, albo poradnictwo duchowe na jakimś czacie, wymiana e-maili, no to jest dobre i pożądane, sam z tego korzystam. Msze święte w radiu czy telewizji nikogo już nie dziwią. W internecie to tylko kwestia czasu. Ale episkopat dawno już oświadczył, że to rozwiązanie dla tych, którym choroba nie pozwala na uczestniczenie we mszy odprawianej w kościele. Zdaniem wielu osób Kościół od wieków nie zmienia się. Patrząc na to, jak korzysta z nowoczesnych technologii, trudno jednak zarzucić Kościołowi, że nie idzie z duchem czasu. Monika Krupa, Fakty. Na koniec faktów przypomnijmy jeszcze wyniki referendum w Irlandii. Referendum, w którym 63% Irlandczyków, czyli prawie 2/3, poparło traktat nicejski. Traktat, który daje podstawy do rozszerzenia Unii. 37% głosujących było przeciwnego zdania. Tak zagłosowało prawie 50% uprawnionych do głosowania Irlandczyków, dokładnie 48%. Kolejne fakty. Jutro pierwsze wydanie o 16:00, o 19:00 Tomasz Lis, a za chwilę w TVN Sport i prognoza pogody. Zapraszam. Do widzenia.